obraża, ale niewłaściwie stosowany. Proszę Państwa, Radio Tok FM w Rokoncita Ekstra. Dzisiaj mamy jeszcze 23 lutego, 2.15. Zaraz jedziemy na Torwar, bo tam jest wernisaż. Także też wyjątkowo, bo tam nigdy wernisażu nie było. Co kto tam kombinuje, co kto tam kręci, to się może tylko, proszę Państwa, okazać i zaraz my tam będziemy na Torwarze. Także zdjęcia można porobić. Proszę Państwa, trzeba być ze sztuką. Zastosować Rostil, bo przyczyny żyraków są dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil likwiduje je obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil zwalcza obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do Besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kuchnia amerykańska jest jak hotelo, prawda Pascal? Oh yeah! Także bydełko, to można sobie wyobrazić. Barany, świnie, kozy, krowy, jelenie. Chociaż tutaj ani nie jest Anglo-Ameryka Białystok, chociaż tutaj ani nie jest Puszcza Białowieska, nie ma, ani żubrów nie ma. Tylko po prostu są te takie bydełko. Leśno, miejskie, wiochowe. No to więc nawet niech Państwo posłuchają, że czym jest Warszawa? Pytam się Jaśka, że wielką polską wiochą, chińsko-polską, wiochą polsko-chińską, katolicko-żydowską. Także proszę Państwa, i ta puciatycka też już nic na to nie poradzi. Anna Porycka, puciatycka, radio informacyjne. I proszę Państwa, jakieś tam wiadomości. Tok FM. 15.21. Elżbieta Mazur, zapraszam. Tatrzańscy ratownicy nadal szukają dwóch mężczyzn, którzy zaginęli w sobotę w górach. Andrzej Maciata z Topru mówi, że akcja ogranicza się teraz do Pustej Doliny, gdzie inni turyści widzieli zaginionych. Także widzicie Państwo, już nie żyją zaginieni, bo już te sami sobie jakoś tak znaczali, ale ich nie ma, bo oni zaginęli. Przez to, że otrzymaliśmy konkretne zdjęcia i te zdjęcia zostały zweryfikowane i osoby poszukiwane są na tych zdjęciach. Już Jaśko poszedł się na stołówkę, gdzieś tutaj się stołować z tymi różnymi mentami praskimi, bo ja powiedziałam, słuchaj, ja coś jem, ja się zawsze poczęstuję, bo ja jestem dobrym człowiekiem, prawym. Niemiecki rząd Ale to, że ja poczęstuję ciebie, to nie znaczy, że ty się musisz zaraz obeżreć i najeść. No. Także on mało je, tak gada różnie. Matacząca, wiecie Państwo, jako ten salcesor chytry mazowiecki warszawski. Tutaj w katolickiej Polsce, a gdy jesteśmy na Mazowszu, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem, a Krakowem, w katolickiej Polsce, pomiędzy Bogiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Także tutaj, proszę Państwa, ani Anglia, ani Londyn, więc książąt nie ma, bo jesteśmy w żebracznicy wielkiej. Także tu ani USA, ani Anglia, Ameryka, Białystok, więc też i Mormonów nie ma, nawet i na dobre 56 w Bówie, w bibliotece uniwersyteckiej na dobre, też tam nie ma żadnych Mormonów, niech sobie się te Polaczki oglądają ministranci katolicy, którzy są zatrudniani, aby chodzić do tacy. Legendarny na zboczu Bubałówki nie będzie otwarty już w tym sezonie, mimo przedwyborczych zapowiedzi władz miasta. Radio Tok FM Euro Koncita. Tuż przed wyborami samorządowymi rodzina Gąsieniców Byrcynów zadeklarowała, że podpisze stosowną się, proszę Państwa, bo to czas leci i naprawdę, otwarta, ale do naprawdę czas leci. Ta trasa na Hubałówce jest nieczynna już od 10 lat. Wtedy sąd nakazał Polskim Kolejom Linowym rozebranie instalacji do naśnieżania, które stały na działce rodziny Gąsieniców Byrcynów. Górale ogrodzili swój teren i posadzili na nim drzewa, odebrano, zamykając trasę narciarską. Na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców. Uwaga, rolnicy znów na drogach. Jeszcze przez ponad pół godziny potrwają utrudnienia na Krajowej 11 w Wielkopolsce w miejscowości Podgaja. Rolnicy co 15 minut blokują przejście dla pieszych. Pogoda. Do końca dnia najładniej nadal na zachodzie. W centrum, w Małopolsce i na Pomorzu też ma się jeszcze przejaśniać. Na termometrach dziś od 5 stopni w Elblągu i 6 w Trójmieście do 9 w Katowicach i 11 w Krakowie. Radio to tak, wy widzicie Państwo, gdy jesteśmy w Warszawie, gdy jesteśmy w katolickiej Polsce, a gdy jesteśmy w
wiadomości nie brakuje, ale gdzie te radia warszawskie podpadły. Ja się nie dziwię, że Wałęsa już kiedyś chciał to całe dziadostwo zniszczyć. Dobrze by zrobił, żeby ten Wałęsa się naprawdę postarał. Tomasz Piątek, a więc to są dziady, które nie mają co robić. Ale te piosenki jakie beznadziejne puszczają, ciągle ludzi męczyć. Ciągle, żeby ludzi męczyć. No to Tomasz Piątek, przecież trzeba iść nie po kolei w głowie. Tak jest, tak jest. Puszczać takie piosenki. Chorobach mowa, to nieciekawe. Polski Dzień Walki z Depresją. Z depresją, jak tu co jeden psychiczny i że trzeba ich już do Rosji wysłać. Proszę Państwa, żeby dołączyli do psychicznych, do szpitala psychiatrycznego, jak Państwo dzisiaj. Smutny Polak. Czemu smutny? Smutny, bo durny. No, Państwo wywiad. Był Lichnerowicz, rozmawiała polityczka z polityczką, z aktorką, z reżyserką. No proszę Państwa, rozmawiała. I tamta babka mówi, że Ukraina już wygrała. Są pozytywna. Ukrainka jest pozytywna. No, że Ukrainka jest pozytywna. Ukraina, że już wygrała. Także bardzo ciekawy ten wykład jest, rozmowa, dyskusja z tą wieszczką, z tą wróżką, jakby to można było też powiedzieć, ukraińską, w naszej telewizji, proszę Państwa, jest Wisiorandia Elhof A. Niech ich wszystkich Ahmed Czaszki. Proszę oglądać. Tak, amen. A nie, ta końcówka jest zaskakująca. Mnie też zaskoczyła, kiedy ten katechizmus, że na koniec ma ich Ahmed trzasnąć, ale to rozumiem, że jako taki dopust. Ahmed jest zapomniane słowo i dobrze, że poezja, a właściwie nasz kącik, kąt wielki poezji przywraca to słowo. Piękny wiersz, piękny. Piękny, tak. Taki samo sedno można powiedzieć. Moim zdaniem on przetrwa czas. Swój czas. Swój czas. Ten dzień. Tak, ten dzień depresji. Ale dzień depresji. Inny dzień, ale i schizofrenii, ale i wszystkie. Magdalena Ogólnik, właśnie dziś kończysz 36 lat. Ludzie mają różne choroby. Od dzisiaj może być prezydentką. Czyli wystartowała nielegalnie. Nie tak się zasłuchałam tutaj, co on tutaj gada. Zasłuchałam się, no bo to wiecie Państwo, w jakimś sensie, no wszystko to jest przecież. Ciekawe, to słuchałam. No więc okazało się, że istnieje wiele katolickich wierszy zatytułowanych Magdalena. Katolickich wierszy. Myślę, że przy tej okazji Magdalena to jest cerkiew prawosławna, tu naprawdę północ w Warszawie. Po co to katolicy mieszają? Chyba, żeby oni chcieli sami się patrzyć pod prawosławnych, co zresztą codziennie robią, bo się patrzywają pod prawosławnych, a prawosławnymi nie są, to są Żydzi, ateiści z radia Tok FM z czerskiej 8:10. Odrzucona i zgardzona. No dobra, to odwrócona i zgardzona. Wszyscy jesteście obróceni, Polaczki. A to na buwie, w buwie w Bibliotece Uniwersyteckiej. No dobra, ja to wszystko. No jak tam, Jaśku? To załatwiałeś wszystko, no widzę, jaki jesteś dzielny człowiek. Nie załatwiłem, bo tam nic nie było na koncie, dopiero jutro. No. Czegoś tu przeszedłem, bo... No, przeszedłeś. Poszedłem do banku, tam nic nie ma tylko. No.